I dobry wieczór, witam wszystkich. Serdecznie przed nami meczyk Poznaniaka oraz Trzewianina Mateusz Górskiego na Perkeres. Właśnie, rozpoczynamy ten wspaniały meczyk. Pierwszy punkcik przed nami. Perkeres pochodzi z Poznania. Ma on obecnie 26 lat. Dosyć niski zawodnik stosunkowo, ponieważ metr 72. Zrozum wcześniej grał w Poznaniu, również w pucharze PLT. Tam przegrał z Bogdanem Dudzewiczem w super tiebreaku. Ale panowie grali świetny meczek, ale skurcze doskwierały troszeczkę Piotrowi, który nie dał rady tego tamtego spotkania dograć. No a teraz na pewno również ciężki rywal jak Bogdan Dudzewicz. Więc zobaczymy. Jak tym razem sobie poradzi Poznaniak. Długa wymiana. Solin to spinem. Grają obydwoje zawodnicy. I na autorycie na Bechędzik Piotr. No panowie, wzrostowo bardzo są podobni. Technika również. Także możemy się spodziewać wielu długich, emocjonujących i ciekawych wymian z ich strony. Pierwszy serwis. Obecnie w 4-15, piękne widoczki w tym spotkaniu, naprawdę panowie grają idealnie, aż chce się na to patrzeć, a dopiero najlepsze będzie przed nami. I a serwis Mateusza kończy na tego pierwszego gema, utrzymał on komfortowo swoje podanie, tak więc zobaczymy, co będzie dalej. Obecnie serwuje Piotr, no bo dwoje zawodnicy naprawdę mają podobny styl, także w tym meczu również bardzo możliwy super tiebreak. No zobaczymy, kto tutaj pierwszy mrugnie oczkiem i zanotuje słabszy moment. Minimalny out z tego pierwszego podania Piotra. Ładny return. No brawo. Fenomenalny backhand po linii Piotra. Kończy nam tego gema 1-1-0. Otrzymałem swoje podanie Piotr Kerys, także widzimy, że możemy się spodziewać tutaj naprawdę różne walki takich dwóch gladiatorów. Poznania kontra Trzewianin.
1 do 1. O, ale zakręcił teraz. Przy serwisie tą piłę. Zawodnik pomarańczowego Schulze. Soczyc serwis na ciało, prosto serce rywala, trafił Mateusz Górki, no i pewny forehand pokroi się bez szans, tutaj jego oponent. Jeszcze zagranie, zobaczmy je jeszcze raz na powtórce. No, ten serwis naprawdę daleko uciekł Piotrkowi. No i bardzo pewny game Mateusza Górskiego, prowadzi on 2 do 1. Zmiana na stronę HLD, no panowie utrzymują komfortowe swoje podania. Nie ma tutaj żadnych problemów, serwują bardzo, że powiem, niskiego wzrostu to. Są 100 linii na serwisie. Oczywiście Piotr Kerys jest teraz 34 w rankingu, a Mateusz Górski 11. Zobaczymy po tym turnieju, czy coś się zmieni. Z pewnością, no, zależy oczywiście. Dziękuję wszystkim Państwu, którzy nas oglądają. Bardzo Was kochamy, ponieważ to właśnie dla Was tę transmisję robimy. Chcemy, abyście byli tutaj jak najliczniejszym gronem. Dlatego udostępniajcie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, ponieważ to zwiększa się interakcja z fanami. Jest dla nas bardzo ważne, także piszcie, co Wam się podoba i jakie macie sugestie. Auto, bo teraz ten pierwszy serwis. Boję się w kors Piotra. Oj, troszeczkę teraz nadgarstek został w lesie, proszę Państwa. Nie dociągnął go zbyt dobrze. Trafi dobrze w tym returnem. Teraz Trzewianin po 15 w tym gemie. No i dobry serwis, ale przyciągnął bardzo mocno teraz ten serwis. No i te bardzo głębokie uderzenia opłaciły się. Mamy breakpointy i komfortowa sytuacja dla Piotra Kerysa, Płodzeniaka, który w turnieju u siebie, czyli w Poznaniu był. Również półfinale. Zobaczymy, jeszcze raz uda mu się uciorać coś więcej, czy nie. Bardzo długa wymiana.
Zmienił kierunek Mateusz i opłaciło się to, proszę Państwa. Mamy przełamanie wścieku, teraz Piotr, niecenzuralne słowa padły z jego ust, nie mogę ich przetoczyć na wizji z uwagi na to, że Polska Liga Tenisa jest kulturalną ligą i nie przeklinamy. Popatrzmy na powtórkę jeszcze raz. Ta zmiana kierunku nauda się opłaciła Mateuszowi, ponieważ no, wymusił on błądu rywala i mamy 3-1 dla Trzewianina. Bardzo ładna akcja, serwis forehand, bez szans. Poznanie, które no jest na drodze do przegrania w tej pierwszej partii. Niestety nie powinienem tak mówić, ale wszystko nam to wskazuje, że ten 26-letni zawodnik na tarczy wyjdzie z tego pierwszego seta otwarcia. I czy trafił? Proszę Państwa, piłka siedzi. Zapytał się Mateusz, jeszcze potwierdził. A my mamy oczywiście powtóreczkę, na co możemy zobaczyć, czy piłkę na pewno siedzi, czy nie. 30-0, popatrzmy jeszcze raz. No seria błędów w ostatnich dwóch gemach. Tylko jeden punkt zdołał wygrać Piotr, czyli lekkie załamanie jego grze, a może polepszenie gry. Mateusza. Koniec tej pierwszej partii, 4-1 wygrywa wyśnięca letniej edycji. Widzimy, że jest w bardzo dobrej formie i na dobrej drodze do zwycięstwa i awansu do finału Pucharu Polski Ligi Tenisa w Toruniu. No i witam wszystkich serdecznie w drugim secie.
denerwuje. Teraz Piotr Kerys, aby coś tutaj uciurać w tej swojej gierce, no bo wiadomo, że przegrał pierwszą partię dosyć pewnie, ale tenis jest taką grą, że z każdego wyniku można skombekować. No teraz piorunujący return Mateusza Górskiego. Zobaczmy jeszcze na powtórce. To zagranie było po prostu bajeczne. Widzimy tymczasem, jak tutaj Mateusz returnował tą piłę fenomenalnie. Teraz wejście do siatki, atak. Próba lobu. Piłka w korcie, będzie hot dog. Nie, nie było hot dogu. Oj. Co tutaj zrobił Mateusz? Mógł zagrać hot dogę, ale troszeczkę się chyba nie odważył. No i wygrał ten punkt Piotruś. Drodzy Państwo, zachęcamy do tego, aby dać nam łapkę w górę i zasubskrybować nasz kanał, tak aby ta transmisja miała jak największy zasięg. To drugi mecz półfinałowy, więc no niedługo jeszcze będziemy tutaj na streamie. Czasu coraz mniej, żeby zostawić nam tę łapkę w górę, a te łapki w górę ważne, aby polski tenis promować turnieje tenisowe w naszym wspaniałym nadwiślańskim kraju. Jesteśmy praktycznie przy samej Wiśle. Tutaj z nami siedzi torunianin rodowity, więc on powie, ile dokładnie mamy metrów do Wisły. Oj, zaskoczyłeś mnie tym pytaniem. Ciężkie bardzo pytanie, ale niedaleko. Tak, niedaleko Wisła, tutaj piękne mosty są w Toruniu. Jeden z tych mostów, drodzy Państwo, powstał w 1934 roku. Jest to ten największy, najwspanialszy most, na którym możemy obserwować piękną starówkę. Jak on się teraz nazywa? To był jakiś most Piłsudskiego, czy dalej tak się nazywa? Tak, cały czas jest ta nazwa, obowiązuje jak najbardziej. Most Piłsudskiego, drodzy Państwo, wybudowany w 1934 roku, po tym jak Toruń na nowo stał się miastem Polski w dwudziestoleciu międzywojennym, bo Toruń przez laty był miastem niemieckim, potem przez 20 lat II Rzeczpospolitej właśnie znajdował się na terytorium Rzeczpospolitej. Wtedy Polacy wybudowali taki piękny most, z którego teraz jest piękny widok na toruńską starówkę. Ten most powstał w 1934 roku i co ciekawe, każdy, kto fotografował ten most, szedł do aresztu na 24 godziny, Maksymilianie. Słyszałeś kiedyś o tym moście? Przejeżdżaliśmy dzisiaj o poranku nim, pamiętasz? Tak, oczywiście wiem, który to jest most, bardzo ładny, ale nie wiem, czemu ludzie szli do aresztu Radosławie za fotografię. Ponieważ wtedy, Maksymilianie, w Europie panowały ustroje autorytarno-totalitarne i był to obiekt wojskowy. I nie można fotografować obiektów wojskowych. To na przykład był w Izraelu, to doskonale sobie zdaję sprawę, jak kiedyś mało brakowało, a skończyłbym w ambasadzie w Tel Awiwie, kiedy fotografowałem przejście graniczne Izraela z Jordanią. Takie same zasady, restrykcje obowiązywały w dwudziestoleciu międzywojennym, gdzie państwa szykowały się do wojny i obiekt, most, który teraz łączy lewobrzeżny i prawobrzeżny Toruń. De facto Toruń jest z jednej strony miasta tak naprawdę rozbudowany. Był obiektem wojskowym i miał ułatwiać ewentualny przejazd pojazdów pancernych na drugą stronę Wisły. Tak to właśnie wyglądało i w 1939 roku ten most został zburzony, Maksymilianie, zburzony przez wycofujące się wojska polskie, które wiedziały, że będą musiały, no raczej przegrają tą wojnę i uniemożliwiając Niemcom przedarcie się na drugą stronę Wisły, już w kierunku Warszawy postanowiły wyburzyć i zburzyć ten most, aby zostawić tak zwaną spaloną ziemię. I teraz spaloną ziemię w tym meczu chyba chce pozostawić po sobie Mateusz Górski. On znakomicie naprawdę rozgrywa to spotkanie z Piotrem Kerysem. Piotrem Kerysem, który jest de facto dość bliski awansu do wielkiego finału Pucharu PLT 2020 w Rzeszowie. Piotrowi brakuje dosłownie jednego punktu do tego, żeby na tę chwilę w klasyfikacji wirtualnej być premiowanym awansem. Oczywiście za tydzień jeszcze turniej repasażowy w Warszawie i tutaj może się nam troszkę ta klasyfikacja delikatnie pozmieniać, ale jeżeli Piotr Kerys wygrałby tutaj jednego seta z Mateuszem Górskim, no to wskoczy do top 20 bodajże rankingu PLT i będzie na tę chwilę pewny awansu do wielkiego finału. Mateusz Górski, niezależnie od wyniku tego awansu, tej kwalifikacji, jest już pewny, bo on wiele punktów w ostatnich 365 dniach zdobył w polskiej lidze tenisa. Dzisiaj poznamy, będziemy znali już nawet nie 19, a troszkę więcej tych graczy, którzy zameldują się za 3 tygodnie w głównym turnieju imprezy w Rzeszowie. Czekamy zatem jeszcze na rozstrzygnięcia tego spotkania, czy Piotr Kerys tutaj się podniesie, powstanie jak Feniks z popiołów.
bo naprawdę, no, Mateusz Górski, nie ma się co oszukiwać, ale on serwisowo na tej nawierzchni i siłowo jest po prostu lepszy. Ciekawe, jakby to wyglądało, gdyby panowie grali na ziemi, bo Piotr Kerys mówił mi przed momentem, dosłownie 20 minut temu, że on najbardziej lubi grać właśnie na nawierzchni ziemnej i na niej czuje się najlepiej. Tutaj będzie miał wielkie problemy jutro o poranku z kolanami, bo nie ma co się oszukiwać, że na tej nawierzchni nie ma poślizgu, no i stawy dają się we znaki, szczególnie na drugi dzień. Kto, drodzy Państwo, grał kiedyś w polskiej lidze tenisa, ten wie, że tutaj trzeba także w pucharze PLT 2020, bo w polskiej lidze tenisa jest dużo łatwiej, ale w pucharze PLT 2020 trzeba wykazać się niesamowitą siłą wytrzymałości. Drugi serwis Mateusza Górskiego, który w troszkę lepszym nastroju przystępuje do tego spotkania, niż miało to miejsce w starciu ćwierćfinałowym z Jakubem Zielonką. Wtedy troszkę nerwów Mateusz Górski miał na pewno pod swoją, jak to Maksymilianie mówisz, mózgoczaszką, tak? Dokładnie tak. Tutaj od początku rozprowadza Piotra Kerysa, który teraz, jak ty to mówisz, mamrotał, zamamrotał, przymamrotał do siebie i powiedział, że zapasywnie grasz, Piotrze, zapasywnie grasz, sam do siebie użył takiego sformułowania. Czy teraz więcej agresji zobaczymy ze strony Piotra Kerysa? No chyba tak, bo popatrzmy, jak ładnie tutaj na 15-0 nam w tym trzecim gemie drugiego seta zdobył punkt. Teraz to zobaczymy na powtórce, ale zanim zobaczymy, popatrzmy jeszcze na drugi serwis, na drugi punkt tej wymiany. No i out, a więc jest 30-0. Tak, 30-0. No i Kerys teraz dwie piłki od tego, by wygrać trzeciego gema drugiego seta. Popatrzmy. W finale oczywiście jest już Dawid Wiśniewski. Finał będzie, drodzy Państwo, miał się rozpocząć planowo 19.30. Wszystko wskazuje na to, że właśnie o tej godzinie się rozpocznie. A stawką oczywiście zegarek marki Lacoste, wbudowany przez firmę Time Trend. 30.15. I drugi serwis będziemy mieli. Państwo oczywiście zadajecie nam pytanie na streamie, dlaczego zawodnicy grają dwiema piłkami. Otóż przy tak wielkiej liczbie graczy ciężko byłoby sprowadzić do tego, żebyśmy grali trzema piłkami, dlatego że to są, drodzy Państwo, ogromne koszty, a my jesteśmy prywatną federacją tenisa ziemnego i nie otrzymujemy wsparcia od instytucji państwowych. To też proszę mieć to na uwadze, że jest nam nieco trudniej, dlatego pozyskujemy i poszukujemy w dalszym ciągu partnerów, sponsorów, jeżeli ktoś jest zainteresowany wsparciem naszej prywatnej inicjatywy powstałej w czerwcu 2019 roku, to zachęcamy do takiego kontaktu. Czy to za pośrednictwem wiadomości mailowej, czy to wiadomości telefonicznej. Już kilka firm nam się zgłaszało w ostatnim czasie, za co serdecznie dziękujemy, bo mamy to grono sponsorów z każdym miesiącem coraz większe. Piotr Kerys, jest 4:30? Wydaje mi się, że tak, ale popatrzmy na tą wymiankę. Panowie bardzo grają backhandami. Nie, było 30-40, mamy out, więc tylko jeden game dzieli Mateusza od awansu do wielkiego finału w Toruniu. Tak, Mateusz wtedy zaprezentuje sobie awans do wielkiego finału, ale on de facto jest już tego awansu pewny. Ranking Polskiej Ligi Tenisa mówi wszystko za siebie. 12 graczy najwyżej notowanych w rankingu bez dotychczasowego prawa awansu uzyska bezpośrednią kwalifikację do wielkiego finału w Rzeszowie. I Mateusz powiedział, że on oczywiście w tym wielkim finale się znajdzie. Tam za zwycięstwo, drodzy Państwo, 3000 zł za drugie miejsce, 1000 za trzecie i czwarte 500 zł. 3-0 prowadzi Górski. Ciekawe, co robi Dawid Wiśniewski. On będzie czekał na obrót pewnie do końca tego spotkania i spyta się Mateusza, czy będzie gotowy do gry. O 19.30 ma się rozpocząć mecz finałowy. Na 90% przeciwnikiem Wiśniewskiego będzie właśnie gracz ubrany na pomarańczowo czarno. A my jeszcze raz prosimy o to, aby zostawić nam łapkę w górę i zasubskrybować nasz kanał. W tej chwili tych łapek w górę mamy, drodzy Państwo,
21. Liczymy na to, że dobijemy przynajmniej do 30. Czwarty gem, no i zobaczymy, czy ostatni. Mateusz Górski oczywiście został już przełamany w meczu ćwierćfinałowym z Jakubem Zieloną. Finał skomentują dla Państwa. O, ładnie teraz, ale już chyba stawy dają o sobie znać Piotrowi Kerysowi, który nie PLTE w Toruniu, czyli Maksymilian Kłęk oraz nasz nowy komentator Wojtek. Wspaniały człowiek, bardzo profesjonalnie podchodzący do swojej pracy. Mamy nadzieję, że jeszcze Wojciecha wiele razy na antenie Polskiej Ligi Tenisa usłyszymy. No i Mateusz Górski chyba już się nie decyduje na serwis od dołu, ale ma asa serwisowego teraz przy cedziu, popatrzmy. Popatrzmy na tego asa. Nagrodą wycieczka do Turcji, piłki meczowe mamy, 40-15. Teraz zobaczmy to na powtórce, Maksymilianie, co tu się wydarzyło? Złapiemy jeszcze tą powtórkę? Już nie złapiemy. Już kolejna akcja i nam idzie. Piłka meczowa, ale jeszcze się broni Piotr Kerys. 40-30, ale Piotr Kerys, drodzy Państwo, miał niemalże identyczną sytuację kiedyś w Poznaniu. Tam przegrywał z Piotrem Pawlickim. A gdzie idzie teraz? A gdzie idzie teraz Mateusz Górski? A po piłkę idzie. Kerys już mu nie podał tej piłki. Już chyba na stawy za bardzo dają się we znaki. Piotr Kerys kiedyś przegrywał 4-0, 3-1 z Piotrem po chwilę. 95% szans dajemy Górskiemu na to, że to on znajdzie się w finale toruńskich eliminacji. Zdobywa sobie przewagę w tej wymianie. Pewnie gra, ale myli się znowu i będzie decydujący punkt. Będzie decydujący punkt. Co wybierze? 40-30, z 40-30. Jeszcze dwie piłki meczowe dla Górskiego. Zobaczymy, czy to skończy. Tak, tak, panie Mateuszu, jest złoty punkt. Złoty punkt, tak, złoty punkt. Złoty punkt. Miałem rację. Koniec. Game, set, mecz. Matthias Berger. 4-1, 4-0. Górski, Wiśniewski. Będzie finał godny meczu finałowego. Mateusz Górski już na 100% wchodzi do wielkiego finału i cieszą się pewnie w Rzeszowie Maciej Kwiatek i Patryk Majewski, którzy okupowali w tej chwili te lokaty, które były pod kreską, jeśli chodzi o miejsca rankingowe dające awans do wielkiego finału, a więc Majewski i Kwiatek.